nawet nasi tutaj posłowie byli tam w Sejmie, wtedy, gdy ojciec Stanisław Papczyński był wyświęcany, więc może zmówmy za ojczyznę. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Najświętsza, miej naszą Ojczyznę w opiece. Miej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na miejscu rodziny urodzenia Stanisława Papczyńskiego powstał z inicjatywy księdza proboszcza Jana Fabiana i mieszkańcy tutaj, nie tylko Podegrodzie, ale całej parafii, czczą to miejsce i składali się tam w tym czasie, czyli nasi dziadkowie i gmina tak samo wchodziła jakby w ten powstanie tego pomnika. I takie jest powiedzenie, przynajmniej w mojej rodzinie, że brakło wozu, ponieważ kamień był przywożony z Dąbrowy i we wsi nie było takiego wozu, żeby mógł wytrzymać, i pożyczali od Adera, a to był właściciel fabryki mebli w Jazowsku. Ader się nazywał. Tak jest, że oni mieli mocne wozy, bo zwozili z lasów drzewo, a we wsi nie było takiego mocnego wozu. To tak, także tyle. Chcemy to też jakby powiedzieć, że kiedy tutaj przyjeżdżają Brazylijczycy, byli w Nowym Sączu i miała przyjechać delegacja na drugi dzień złożyć wieniec, ponieważ w Curitibie jest parafia Marianów. I okazało się, że dzwonią na drugi dzień, żeby dwa autokary przyjechały. To mamy tu pamiątkowe zdjęcie, właśnie kiedy tutaj z Brazylii dwa autobusy młodych ludzi przyjechało. I zrobili w 2017 roku artykuł właśnie, że tutaj byli. Że nie w Sączu, a w Podegrodzie. Także tak to patrzymy. Dziękuję. I chwała im za to. Nie przywiązać. I to jest właśnie Doliny Drajca wszystkie. Serce was nad nami może wiary, a przeciw nam świetlny stoi wróg. Więc nasze szczerze piorunę zaczną sami, panowie kur kieruje znów za Bóg. Więc o mój broń i kurę mi głęboko, o ojcu wróg, pan gremów poostrzał. Na odpostroń, mój ojciec wiesz na oko, hej, ważne chcę i głębno w serce pan. Hej, drom, strzelecką kopą dal. Jakub Odziony, mój sąsiad. W 20 roku w bitwie z bolszewikami wujkowie jego obydwaj zginęli w wojnie, nie wiadomo gdzie, symboliczne tylko jest inskrypcja na grobie nie jego wiadomo, gdzie pochowani. Tutaj kilka znajomych prosili, żeby powiedzieć. No oni poszli właśnie na tego 20 roku. Józef i Jan, bracia, jeden z powołania, po prostu miał już pełny wiek, dorosły, a drugi poszedł jako ochotnik młody i dlatego babcia nie brała po nim żadnej renty, żadnego niczego za to, że poszedł sam jako uparty człowiek, tak wtedy się nazywał, że jest taki jakiś uparty i na tego, a za drugiego tak. I nie wiemy dotychczas, trudno nam się dowiedzieć, gdzie są pochowani, gdzie zginęli, gdzie tego, bo szukaliśmy i w tych archiwach, w tym, i kazali się nam zwrócić do tego, do Warszawy. Warszawa odpowiedziała i następnie znowuśmy przez internet, przez to szukali, kazali się zgłosić do Wiednia, że mogą w Wiedniu być papiery. No i nie wiadomo, co dotychczas z nimi jest. I do dzisiaj nie wiadomo, co się stało? To znaczy, jeden prawdopodobnie, że jest w książce Gizy, czytałem, Jerzego Gizy, że jeden z nich był tu w szpitalu załogowym w Nowym Sączu i zmarł bodajże w październiku 20 roku. A drugi? Nie wiadomo, był prawdopodobnie, bo drugi, obydwaj byli tu jakby w Podegrodziu orkiestra.
Dęta, to oni obydwaj grali Wolkiersze. No. I znaleźli my niby takie, bo to było nazwisko Czoch. Czoch i tego. I znaleźli my, że w Przemyślu Wolkiersze był Czech. Imię się zgadza, nazwisko, ale tam piszą, że mogą być przekręcone niepełne nazwiska. Trudno nam powiedzieć, czy to on był, czy nie on. Nie. Wiatr wolności pieśń nam gra. Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem, aż padnie w krok siedlisko zbrodni i zła. Melodią serca równo grają śmigła, jak zemsty zew ten śpiew do boju nas gra. Ta pieśń, nasza pieśń, na tych zagrach nas siedla nam gra. Bój na zew, podniebny lot, zwycięski śpiew. Głowy lot jak razu strzelby gity, na wroga z góry spaść i zrodzić go smut. Spitfajny wlotać nie tak leczę ze śmitów, o Polskę tu toczymy zdrowie mój. Przez drogi gęste mgły, w ochronie obcych wysp, my dywizją czysta szybko my. Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki, na skrzydłach wiatr wolności pieśń nam gra. Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem, aż padnie w krok siedlisko zbrodni i zła. Melodią serca równo grają śmigła, jak zemsty zew ten śpiew do boju nas gra. Ta pieśń, nasza pieśń, na tych znakach nas siedla nam gra. Bój na zew, podniebny lot, zwycięski śpiew. Thank you.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Mówi to wam anioł mieszkający w tych świętych ścianach. Naśladujcie w Bogu ufających, a wspominajcie tych, co posnęli w Mogilii. Co inskrypcja naszej rodzinnej poetki, młodego pokolenia z ulicy Świętej Anny. Na współczesnym obelisku z krzyżem w tym samym miejscu pod krzyżem są szczątki z grobu sprzed kilku wieków. Przy kaplicy Świętej Anny grób ten przypomina naszych przodków Doliny Dunajca. Spotykamy się dzisiaj, aby oddać cześć Polakom sprzed wieków, to jest zwycięskiej bitwy Wiktorii Wiedeńskiej z 1683 roku. Tych spod zaboru australijskiego z 1910 roku, którzy czcili 500-lecie jubileuszu bitwy pod Grunwaldem w Krakowie, pierwszej wojny światowej z 1914 roku, wyzwolenia Polski spod zaborów w 1918 roku, zwycięskiej bitwy z Rosją bolszewicką z 1920 roku, ofiarą II wojny światowej, podziemia niepodległościowego po 1945 roku. Wszystkim stanom naszego regionu sądeczy, z którym imię Polska było na pierwszym miejscu, przed wiekami, jak i obecnie. Nasza msza święta za ojczyznę z intencji Stowarzyszenia Banderia Konna Iskra Dolina Dunajca sprawowana przez kapelana banderii księdza Piotra Baśko. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej naszej właśnie Eucharystii. Też jako wyraz naszego podziękowania Panu Bogu za wszystko, co w tym roku się działo, za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy, ale także właśnie jako wyraz naszej pamięci o naszych przodkach, tych, którzy się gromadzili. Łączył nas ten Dunajec płynący, jak to się mówi, z góry na dół, po Podegrodzie tu w Dolinie Łącko, Jazowsko i inne miejscowości wyżej. Tu gromadziliśmy się, nasi przodkowie wyruszali stąd, żeby świadczyć o swoim patriotyzmie, o polskości. Chcemy kontynuować ich tradycje i właśnie za to, że pozostali wierni, być im wdzięczni, bo dzięki temu pewnie i my dzisiaj możemy w wolnej Polsce świętować swoją polskość, a nie jesteśmy czy Niemcami, czy Austriakami, czy kimkolwiek innym. Za to, co było złe, przeprośmy dobrego Boga. Prośmy o potrzebne łaski, aby właśnie Bóg błogosławił naszej ojczyźnie, tak jak jest ta intencja tej mszy świętej, o mądrych rządców naszej ojczyzny i o to, abyśmy my, Polacy, również potrafili się jednoczyć dla wspólnego dobra naszej ojczyzny. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać niesprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawić za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w swojej opatrzności powołałeś świętego Stanisława prezbitera do szerzenia czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i niesienia pomocy zmarłym w czyśćcu. Spraw prosimy, abyśmy za przykładem jego życia i apostolskiej działalności głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wypraszając miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w prawdziwej Ojczyźnie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenie powstałe w mojej głowie przeraziły mnie. Przybliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. To wielkie bestie w liczbie czterech. To czterej królowie,
którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmienionej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała dziane nogami resztę oraz co do 10 nogów, a na jej głowie i co do innego, przed którym gdy wyrósł, upadły 3 tamte. Róg ten miał oczy i usta wypowiadające wielkie rzeczy. Wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzyłem, a róg ten rozpoczął wojnę ze świątymi i zwyciężał ich, aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym. Wieczny sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak, czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, podepcze ją na proch, zetrze, dzieląc zaś wrogów. Za tego królestwa powstanie 10 królów, po nich zaś inny powstanie, różny od poprzednich i obali 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił świętych Najwyższego. Postanowi zmienić czasy i prawo, a święci będą wydawani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem. Będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Oto słowo Boże. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana, synowie ludzcy. Błogosław Pana, Izraelu. Błogosławcie Pana, kapłani pańscy. Błogosławcie Pana, słudzy pańscy. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana, święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. W każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie On bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można na chwilkę usiąść, kilka słów refleksji. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Daniela słyszymy o wizji, jaką miał święty Daniel, wizji apokaliptycznej, wizji bestii, które walczyły ze sobą, które pochłaniały jedna drugą, która jedna drugą zwyciężały. I można by powiedzieć, że ta wizja proroka Daniela w jakiś tam sposób nawiązuje trochę, czy na historia właściwie naszego kraju nawiązuje trochę do tej wizji, bo oto zebrały się mocarstwa jak te bestie i próbowały rozszarpać nasz kraj. Wcześniej nawałnica turecka w roku 1683, kiedy nasz rodak, właśnie ojciec Stanisław Papczyński, dlatego ta msza jest wzięta właśnie ze wspomnienia świętego Stanisława Papczyńskiego i ten ornat, bo kaplica powstała w roku jego urodzenia i wiemy, że za jego życia był potop szwedzki, a więc Szwecja próbowała oczywiście rozgrabić Polskę. Później król Jan Sobieski wyrusza, jako jego kapelanem był właśnie ojciec Stanisław Papczyński, jego spowiednikiem, błogosławił jego wojska przed wyruszeniem na odsiecz wiedeńską, gdzie wiemy, że nawałnica turecka, islam został zatrzymany znów dzięki, można powiedzieć, takiemu kraju, który no niestety później przez 120 lata, 23 lata zniknął z map świata, z mapy Europy. I wiemy, że następuje wiek XVIII, rozbiory Polski ostatnie w 1795 roku Polska przestała istnieć, rozgrabiona. Ale nasi przodkowie, nasi rodacy, tu pochodzący z tych stron, nie tylko z innych zaborów także, ale oczywiście wspominamy szczególnie tych naszych tu bezpośrednich przodków, nie zapomnieli o swojej ojczyźnie. Więcej niż 100 lat po tym, kiedy Polska nie istniała, w roku 1910, gromadzą się jako bateria konna, wyruszają do Krakowa na obchody 500-lecia w bitwie pod Grunwaldem, która miała miejsce, oczywiście wiemy, 15 lipca 1410 roku. I w tym wszystkim właśnie widzimy, że ta polskość w nich nie umarła, że o tą polskość walczyli. I właśnie dzięki takim ludziom, tak jak wspomniałem na początku, my dzisiaj możemy cieszyć się Polską, która jest ponownie od roku 1918 na mapach Europy, na mapach świata, a przede wszystkim w naszych sercach. I tak jak w Ewangelii słyszeliśmy, musimy się strzec, żeby właśnie ten dobrobyt, którego teraz doszliśmy, żeby nie odebrał nam tego patriotyzmu, żeby nam nie odebrał tej tożsamości narodowej, gdzie teraz wszystko chcemy w jakiś tam sposób po prostu powiedzieć, że oto już teraz polskość nieważna, to jest przestarzałe, teraz wszyscy jesteśmy jedno, jest jedna Unia Europejska i wtedy możemy zatracić swoją tożsamość. Więc pamiętajmy o tym, że to, czy ta Polska przetrwa, czy ta tożsamość nasza przetrwa, zależy od nas i tego, co my przekażemy następnym pokoleniom. Więc tak jak nasi przodkowie byli niezłomni, ci, którzy też wspominamy jako niezłomnych, my pozostańmy niezłomni, żeby następne pokolenia mogły się cieszyć Polską, która jest wolna, która jest niepodległa, a przede wszystkim która dochowuje wiary, bo tak naprawdę wiara naszych przodków, to zaufanie Panu Bogu dawało im siłę do tego, żeby pokonywać te trudności zewnętrzne, żeby mieć siłę właśnie do walki o wolność, o niepodległość, o tożsamość narodową. Amen. Przedstawmy naszemu dobremu Bogu nasze wspólne prośby, prosząc Go w intencjach naszych, naszej Ojczyzny. Módlmy się za obrońców naszej wiary, którzy zginęli na przestrzeni wieku, aby pamięć o nich została na zawsze w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żołnierzy, którzy ginęli w obronie Ojczyzny, aby dostąpili pokoju w niebie.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, których w okresie zaborów nasza ojczyzna była na pierwszym miejscu, aby Przenajświętszy Bóg dał im radość w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich Polaków, którzy ginęli po 1918 roku w obronie ojczyzny, aby teraz mogli z ulgą odejść do wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego członka Bandery Bogdana Skocznia, aby dostąpił Bożej wieczności w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego Andrzeja Zygmunta, dla którego wartości głoszone przez ojca Stanisława Papczyńskiego były dla niego największą wartością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy intencje nas samych, to wszystko, co nosimy w sercu, prosząc, by Boża wola wypełniała się w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wiesz, czego nam najbardziej potrzeba. Udzielaj nam wszelkich łask, obdarzaj błogosławieństwem. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren przelicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, soku wielu innych grom powodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiara. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chrystus w swoim złocz kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chrystus swoim złącz kościele. Módlcie się, bracia i siostra, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca wznosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Stanisławowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych członkach Bandery Konnej i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Stanisławem Babczyńskim, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża, już szuka dobrych drzwi. Obiegnę go przywitać, z radością serce drży. O szczęście nie pojęte, sam Bóg odwiedza. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej uczcie. Spraw, abyśmy naśladując świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jakieś ogłoszenia? No jeszcze tu w imieniu prezesa chciałam zaprosić wszystkich uczestników tej mszy świętej, wszystkich uczestników banderii kodnej na takie andrzejkowe wieczorowe przyjęcie do państwa zwolińskich. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Odzyskanie niepodległości było zbiorowym wysiłkiem całego narodu i dziełem wybitnych dowódców. Każde miasto, miasteczko, każda gmina, omal każda wieś mają swoich własnych bohaterów. Czy my w Podegrodziu znamy ich nazwiska?
tych, którzy walczyli w I wojnie światowej, a może jeszcze w powstaniu styczniowym czy listopadowym, a potem w wojnie bolszewickiej, w II wojnie światowej. Znamy ich nazwiska, wiemy skąd pochodzili, gdzie się urodzili. Otóż nie, niestety nie. Gorzkie słowa Zbigniewa Herberta. Historia o nich głucho milczy, dotyczy również tych osób, tej naszej lokalnej historii. Przywróćmy pamięć o nich. Ufundujmy wspólnie jako społeczność gminna tablicę pamiątkową z ich imionami i nazwiskami, miejscowością, z której pochodzili, datą śmierci, ilością lat, jaką przeżyli. To jest ich ofiara złożona dla nas. Nie wolno nam o nich zapomnieć. Nie wystarczy tylko ogólne stwierdzenie wszystkim, którzy się poświęcili. Nie, przed Bogiem nikt nie jest anonimowy. Oni też zasługują na imię i nazwisko. Mój apel jest jednocześnie prośbą do samorządu podegrodzkiego, by stworzenie takiej tablicy stało się jego zadaniem własnym tej kadencji i następnych kadencji. Można to zrobić w zgodnej współpracy wszystkich podmiotów, placówek oświatowych, samorządu, parafii, stowarzyszeń. Ci ludzie zasługują na to, aby mieć taką tablicę. Jeśli jej nie zrobimy, w co nie wierzę, ona będzie miała miejsce, to takie uroczystości jak ta staną się w przyszłości wyrzutem sumienia dla nas, żeśmy o nich zapomnieli. Wielkie zadanie stoi przed nami. To jest na kilka lat, ale oni na to zasługują. Pamięć o naszych bohaterach lokalnych, kim byli i gdzie mieszkali, jest jednym ze jest dobrem wspólnym naszym. A ich imiona i nazwiska będą przypominały również to, że my mamy pamiętać o wspólnym dobru naszej ojczyzny. I chodzi jeszcze o to, aby kiedyś nasi wnukowie czy prawnukowie, stojąc przed taką tablicą i odczytując ich nazwiska, odkryli, że ich własne nazwisko jest identyczne jak to na tablicy. A w duszy zrodzi się pytanie, może to mój krewny? Może to ktoś z mojej dalekiej rodziny? Bardzo dziękuję za chwilkę uwagi. I wierzę głęboko, że to się wcześniej czy później stanie. Moim marzeniem byłoby, żeby w każdej gminie takie tablice powstały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten cenny głos. Myślę, że jest to jakieś zadanie dla nas, które mamy do wykonania. Bo powiem wam, że będąc za granicą w różnych miejscach, to rzeczywiście, kiedy znajdowałem się w jakichś miejscowościach, czasami to były bardzo małe wioski, ale były właśnie obeliski, które upamiętniały tych, którzy złożyli ofiarę o wolność danego kraju. Czy to w pierwszej, czy w drugiej wojnie, czy to było w Anglii, czy to było w Nowej Gwinei, gdzie są groby Australijczyków, Nowozelandczyków i o tym pamiętają. Więc my myślę, że też to jest bardzo taka, myślę, cenna myśl i może nam się uda właśnie odszukać te nazwiska, popytać w rodzinach, gdzieś tam czasami się pamięta, że ktoś tam zginął w pierwszej wojnie, ktoś w drugiej i może rzeczywiście uda się nam to zrealizować. Oby tak było. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo na te wszystkie nasze działania. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś Polskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem. Coś ją osłaniał, tak.
Z narodem marsz, marsz do
Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złożył się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Pohymnie. Dziękujemy za spotkanie wszystkim. Wszystkiego dobrego życzymy. Zostajemy na chwilę. Tutaj, proszę Państwa, po lewej stronie jeszcze jest wystawa koło grobu. Bandery przede wszystkim w Czereżach, oryginalne zdjęcia zachowały się z 1990 roku. I lektor, który prowadzi, to właśnie pradziadek jego zachował na Czereżu, który razem z ciągłym jakby naszym tutaj rodakiem jechali posłem na tą uroczystość do Krakowa. Dziękuję. Jest z nami tutaj prezes Bandery Konwent Dolina Dunajca, Wojciech Biel. Zaczynali swą działalność jako niezorganizowaną, czyli przez kilka lat jeździli na uroczystości patriotyczne. W tym roku założyli stowarzyszenie w lutym i zostali coraz bardziej zauważeni, bo naprawdę dobrą robotę dla Sudeczyzny i dla Nowego Sącza. A także Limanowej, bym powiedział, ponieważ druga grupa jest z Limanowej dziewczyn i także dzięki Bogu i tu kolegom i wszystkim jesteśmy razem, zjednoczeni i to już prawie rok już, co założyliśmy to banderę konną, co stworzyliśmy takie stowarzyszenie. No jeździmy szukając tych właśnie tych grobów nieznanych, co było dawno już zapomniane tego, a my jeździmy no i odnajdujemy no i staramy się, żeby ich ta pamięć nie zaginęła i być z nimi zawsze i żeby pamiętać o nich. Jan Biel, prezes Związku Podhalan Oddział Jezusko. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo to było moim marzeniem, żeby po prostu powstał najpierw u nas oddział Związku Podhalan Jezusko i żeby połączyć po prostu te regiony, gdzie po prostu podziwiałem zawsze po Degrodzie ich śpiew, tańce, ten folklor, który tutaj po prostu prowadzą i do tej prowadzili. I właśnie dążyłem do tego, aby po prostu połączyć górali z Lachami, co teraz się to odbywa. Cały Związek Podhalan, Główny Zarząd, dążymy do tego, aby po prostu wspólnie, razem górale z Lachami łączyli się i po prostu, tak jak tutaj kolega powiedział, uhonorowywać tych wszystkich poległych naszych bohaterów, którzy walczyli za naszą ojczyznę. I cieszę się, że po prostu Związek Podhalan, to jest nasze właśnie ze Związku Podhalan bardzo dużo w Banderii Konnej, gdzie wspólnie razem tworzymy tą grupę taką dosyć poważną i dużą. Także cieszę się bardzo z tego. Dziękuję ślicznie. Roman Zwoliński, żebyś powiedział na temat Kalembergu, czyli bitwy z Ociecze Wiedeńskiej, ponieważ dzięki jego rodzinie, jego żonie zwłaszcza, został przyjęty w obecności marszałka senatu obraz na Kalembergu, został przyjęty w obecności prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. W kościele świętego Józefa na Kalembergu i tu naprawdę mocno ta rodzina się włączyła, za co im szacunek, a z drugiej strony my mówimy tak otwarcie. Jeżeli nie będzie 10 tysięcy Polaków na Kalembergu, to wszystkie mowy nasze, które się spotykamy po 500 tysięcy ludzi, to nic nie dają. My musimy być 10 tysięcy ludzi w jednym dniu na Kalembergu, wtedy w Europie się zaznaczymy. I czasami politycy też skręcają nie za bardzo tego. Doświadczyliśmy faktów tego niechcenia nas w Austrii, dlatego jasno mówimy otwartym językiem. Proszę tutaj, aby Roman się wypowiedział. Ja się bardzo cieszę, że też połączyliśmy tych Lachów z góralami. Tak jak tu jest jeden góral, drugi góral, jeden Lach. I ponieważ
potrzeba nam tej zgody w Polsce i tej pamięci i kultywować dalej te miejsca zapomniane, które są już dawno zapomniane, a chcielibyśmy ich otworzyć, żeby młodzi ludzie nie zapomnieli później. Natomiast co chodzi o wiedeński kult Jana Króla III Sobieskiego. Tutaj mamy też ojca Papczyńskiego, który błogosławił króla Sobieskiego przed wyjazdem na odciecz. Nie? Teraz mamy duże problemy, żeby pomnik Jana Króla III Sobieskiego zaistniał w Wiedniu. Władze Wiednia nie chcą się zgodzić na postawienie pomnika. Ten pomnik jest zrobiony przez fundację w Polsce i teraz krąży z miasta do miasta. Chcemy go przywieźć w przyszłym roku do Podegrodzia i z Podegrodzia do Starego Sącza, tam gdzie Sobieski wracając z Wiednia spotkał się z Marysieńką, żoną Marysieńką. I będziemy dążyć do tego, będziemy próbować zrobić tą uroczystość i pokazać to, przypomnieć ludziom, że kiedyś król III Sobieski uratował Europę od islamu, gdzie możemy być wolni i demokratycznie wyznawać swoje religie. Dziękuję bardzo. Marek Duszko, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwa do Ziemi Sądeckiej, która szczególnie skupia się na jednostkach podhalańskich, i odtwarza tamten czas, zwłaszcza na Zamku Nowym Sączu, gdzie są tablice otworzone po 80 latach właśnie dzięki Stowarzyszeniu Partnerstwa do Ziemi Sądeckiej i jednostce wojskowej z podhalańczyków z Rzeszowa. Szanowni Państwo, mam zaszczyt kultywować tradycje moich poprzedników, kolegów ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej, które od już kilkunastu lat zajmuje się kultywowaniem wartości patriotycznych, szczególnie Sądecczyzny, na tutaj nasz region, ale i na cały kraj. Udało nam się wiele rzeczy pięknych zrobić, właśnie pokazać miejsca kaźni tutaj regionalnych różnych osób, którzy zostali rozstrzelani w różnych miejscach, którzy niejednokrotnie miejsca te zostały zapomniane, nie mówiąc już o tych osobach. Cieszę się, że mogę współpracować ze Stowarzyszeniem Banderia Konna, z podhalańczykami, z góralami z Jazowska, którzy włączyli się również i dla nich wartości patriotyczne są nie mniej ważne jak dla nas. Dzięki wsparciu takich ludzi możemy więcej zwrócić uwagę społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych, jak ważna jest pamięć o naszych przodkach, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. To ma też bardzo wielkie znaczenie właśnie dziś, gdy nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka próba stoi przed Polską na granicy wschodniej, gdzie mamy akurat zaprzyjaźniony pierwszy batalion strzelców podhalańskich z Rzeszowa, który uświetniał również nasze tej uroczystości w Sączu, otworzenie tablic czy przekazanie sztandaru. Miałem sposobność rozmawiać z dowódcą, wspierać ich działania, że tutaj społeczeństwo, jak i nasza grupa jest, bardzo ich wzmacnia. Pamiętamy o nich i liczymy się. Dziękuję bardzo za współpracę. Dodam jeszcze na jakby zakończenie tego naszego wspólnego spotkania, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w 2019 roku nadał patronat narodowy, gdzie my wystąpili nie przez polityku, nie przez samorząd, tylko jako tutaj argumenty, wszyscy co tu jesteśmy, argumenty pokazaliśmy, że ten sztandar odtworzony jest bardzo ważną wartością i z patronatu honorowego przekazał patronat narodowy prezydent Andrzej Duda, a w tym roku minister obrony Mariusz Błaszczak patronat honorowy nad uroczystościami w Czeczewinie, gdzie po prostu ta tragedia akcji AB była przeprowadzona, zapomniana całkowicie w społeczeństwie. Dziękujemy.